Przechodzimy do ostatniego wykładu w dniu dzisiejszym. Pan Dominik Nowakowski z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi wykład na temat modelowanie stochastyczne wpływu zanieczyszczeń powietrza na choroby układu otolaryngologicznego. Witam Państwa. Czy widać moją prezentację? Tak, tak, widać. Widać, tak. Mój temat będzie praktyczny i przedstawię Państwu metody modelowania stochastycznego na choroby układu otolaryngologicznego. Niniejsze wyniki zostały wykonane we współpracy z Barbarą Jasiulis-Gołdeń i profesorem nauk medycznych Tomaszem Zatońskim, który jest również ordynatorem Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Współpracujemy również w projekcie PICTURE i z Fundacją Biegaj dla Zdrowia. Dlaczego my właściwie takie coś analizujemy? Pyły PM2,5 i PM10 są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka i to jest znane ze Światowej Organizacji Zdrowia. Nasze cele projektu są następujące. Chcemy zbadać wpływ danych wskaźników na dane choroby układu. Innym również celem jest poprawa jakości powietrza na terenie aglomeracji Wrocławia, jak i również optymalizacja działań sektora medycznego. Do analiz wykorzystam ERA i pokażę Państwu na samym końcu aplikację Shiny z interfejsem użytkownika. Dane zostały pobrane z dwóch źródeł. Pierwsze to są środowiskowe. One pochodzą z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla miasta Wrocław. Te wyniki są udostępniane po dokonaniu pewnych analiz, dlatego sceptycznie do nich podchodzimy. I będziemy pobierali te dane z dwóch stacji badawczych na Alei Wiśniowej i ulicy Bartniczej. Dane medyczne natomiast pochodzą z przychodni Narodowego Funduszu Zdrowia z 2015 roku z terenu Wrocławia. Widzimy tutaj jakość powietrza we Wrocławiu zgodną z normami Unii Europejskiej. Czerwony krzyżyk oznacza, że dany poziom został przekroczony, a zielony czek oznacza, że dany poziom nie został przekroczony, czyli jest wszystko dobrze. Jeśli zastosowalibyśmy normy Światowej Organizacji Zdrowia, to wszędzie byśmy zaobserwowali, prawie wszędzie, czerwony X. Układ otolaryngologiczny jest szczególnym układem, który skupia w sobie choroby ucha, górnych dróg oddechowych, gruczołów ślinowych, jamy ustnej, przełyku, suchości. Ten zespół suchości. W nawiasie mamy kody ICD, to są kody w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Na naszych danych oryginalnych zostały nałożone pewne transformacje afiniczne w celu wyrównania poziomu dotygodniowej średniej ze środy, czwartku i piątku. Dane czasami trzeba było nałożyć ponownie transformację afiniczną, aby dane mogły ułożyć się w pewien kształt, który jesteśmy w stanie modelować. Na sobocie, niedzieli, poniedziałku i wtorku zostały takie transformacje zastosowane, które można łatwo odwrócić. Tak wyglądają dzienne ilości przypadków chorób otolaryngologicznych. Widzimy, że dane są dość połączone ze sobą i jesteśmy w stanie je w dość prosty sposób analizować. Do naszych analiz będziemy wykorzystywali współczynnik korelacji Spearmana, który bada zależność monotoniczną. Będziemy chcieli go maksymalizować, oczywiście co do wartości bezwzględnej, pomiędzy dzienną ilością chorób układu otolaryngologicznego, a danym czynnikiem przesuniętym w czasie. Tutaj widzimy już korelację Spearmana, tą optymalną, przesuniętą o ilość konkretnych dni. Widzimy, że te korelacje są dość silne na poziomie 75% i widzimy, że zazwyczaj z trzydniowym opóźnieniem te pyły wpływają na ilość danych chorób w danej przestrzeni czasu.
Jeśli natomiast rozpatrujemy układ oddechowy na podstawie danych wyjazdu karetek z 2016 roku, to tam wychodziło około, że ten wpływ był opóźniony od 9 do 14 dni. Matryca korelacji Spearmana jest dość interesująca, ponieważ dzieli się na kilka części. Najważniejszą częścią dla nas może być akurat część, gdzie mamy składowe pyłu PM10. One są ze sobą silnie skorelowane na poziomie około 80%. Taka silna korelacja jest dość niebezpieczna, ponieważ techniki redukcji wymiaru, takie jak regresja krokowa i zastosowanie kryteriów informacyjnych, nie przyniesie skutku. Czyli cały ten pakiet PM10 prawie został uznawany za istotny. Ma to również swoje uzasadnienie merytoryczne ze strony medyków, ponieważ oni stwierdzili, że tylko pewna reakcja chemiczna, która zachodzi pomiędzy tymi czynnikami, negatywnie wpływa na nasz organizm. Modelowanie GL, wykorzystamy uogólnione modele liniowe, semi-parametric regression dla właśnie uogólnionych modeli liniowych i inne metody. Czym jest właściwie uogólniony GLM? To jest po prostu uogólniona, zwykła regresja liniowa, gdzie rozkład błędów należy do rodziny wykładniczej. Dla danych liczących standardowo wykorzystuje się rozkład Poissona. Natomiast właśnie SEMI, czyli ten taki rozszerzony GLM, to jest do macierzy naszej planu dokładamy czynnik nieliniowy, który szczegółowo jest opisany w pracy Jarosława Harężlaka, Semi-Parametric Regression with R. I tutaj mam dla Państwa przygotowany przykład, który został wymodelowany. Widzimy, że funkcją łączącą w przypadku GLM był funkcja logarytm, czyli aby to żeby odwrócić predykcję, musimy wziąć eksponentę. Następnie możemy zauważyć, że współczynniki estymowane są dość małe, ale to jest z tym związane, że one ze sobą są w pewien sposób powiązane i one nakładają się na siebie i dość mocno oddziaływują pomiędzy sobą. Na przykład jeśli spojrzymy na arsen, to jest ten czynnik, mamy przy nim wyraz T. To znaczy, że rozpatrujemy do modelowania poziom arsenu z tego samego dnia, co jest dana choroba. Jeśli natomiast spojrzymy, przypuśćmy na ozon, no to wpływ ozonu, ozon wpływa aż z 12-dniowym opóźnieniem, czyli cofamy dane ozonu o 12 dni i stamtąd bierzemy dany czynnik do wymodelowania. Aby ocenić te dwa modele, zastosowaliśmy kryteria informacyjne. Akajkę i Bayesowskie. Widzimy, że dla obu, że zdecydowanie ten rozszerzony GLM z 9 węzłami w literaturze używa się KNOT, jest zdecydowanie lepszy, ponieważ jego kryteria informacyjne są zdecydowanie mniejsze. Niebezpieczeństwo przy SEMI jest takie, że możemy przeuczyć model, dlatego tutaj należy idealnie interpretować węzły. Teraz chciałbym Państwu pokazać aplikację Shiny, która została stworzona do tego projektu. Ona wygląda następująco. Użytkownik ma prawo wyboru modelu. Standardowo jest to wybrany model GLM, ale może sobie rozszerzyć na semi-GLM. Powód jest taki, że GLM jest używane również przez osoby nie zajmujące się matematyką. I dla nich łatwiej jest to interpretować. Jeśli natomiast my jako matematycy jesteśmy w stanie wybrać SEMI, to jesteśmy w stanie wybrać ilość tych węzłów, na ile rozpatrujemy nasz upływający czas. I następnie, tak jak wspomniałem, ilość węzłów na 12, no to standardowo rok dzieli się na 12 miesięcy, czyli ilość tych węzłów ustawiona na 12 w pewien sposób odpowiada podziale na miesiące. My dla naszych analiz wykorzystamy 9, dlatego że tak było w prezentacji. I to odpowiada, że to jest rozpatrywanie po półtora miesiąca.
Następnie możemy zoptymalizować czas, czyli ile dni rozpatrujemy wstecz nasze dane jakości powietrza i meteo. Bardzo ważnym składnikiem jest, aby powiedzieć, dlaczego takie coś wykorzystujemy. Wirusy, ich okres inkubacji zazwyczaj wynosi te 14 dni. Możemy spojrzeć w tej chwili na pandemię koronawirusa, gdzie kwarantanna trwa zazwyczaj te 14 dni. Można ustawić również na 30. To jest taka górna granica, która została zaproponowana przez profesora Tomasza Zatońskiego. Jednak on stwierdza, że te 14 dni to jest takie dość optymalne rozpatrywanie wstecz danych meteo i jakości powietrza. Następnie użytkownik ma prawo wyboru zmiennych objaśniających do modelu. Może sobie odznaczyć lub też nie i może wykonać analizę. Tak, teraz w tle działa program R, który optymalizuje wszystko i zostaje nam wyświetlany tylko wynik końcowy, który jest bardziej interesujący dla osób nie zajmujących się matematyką. Tutaj mamy właśnie czynnik, który jest na przykład arsen i widzimy jego korelację z Spearmana już dla danych optymalnie cofniętych. Widzimy, że arsen z tego samego dnia i jego korelacja z Spearmana jest największa co do modułu. I to się tak optymalizuje automatycznie, że każdy ma prawo wyboru swoich własnych dni, na ile ma rozpatrywać wstecz. Korelacja na czerwono oznacza, że to jest dodatnia, na niebiesko, że to jest ujemna. Na dole jest również matryca korelacji Spearmana, która robi się dla tych optymalnych dni uwzględnianych do naszego modelu i ona wygląda tak samo lub też znacznie podobnie niż poprzednio na prezentacji. Druga zakładka to jest wnioskowanie statystyczne. Pierwsze, co nas bardzo interesuje, to przedziały ufności. Jeśli przedział ufności zawiera 0, to nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej o nieistotności danego czynnika. Do konstrukcji została używana statystyka Walda, która przy hipotezie zerowej ma standardowy rozkład normalny. Następnie mamy tutaj wszystkie statystyki, które można wygenerować z pakietu R. Można odtworzyć dane modele. Tutaj mamy na przykład estymator, odchylenie standardowe, statystyka testowa, właśnie statystyka Walda. Następnie mamy p-wartość, która najbardziej interesuje osoby, które zajmują się zastosowaniami matematyki, jak i również osoby zajmujące się medycyną. Z przyczyn dość takich merytorycznych uznaliśmy, że warto dodać takie również znaczki, które będą odpowiadały za istotność danego czynnika. Dla osób, które nie znają się na matematyce ani na medycynie, tylko chciałyby zobaczyć, czy to jest istotne, czy nie. Z przyczyn takich czysto rachunkowych, żeby tutaj nie pisać strasznego wzorku, który wychodzi na czynnik z SEMI, uznałem, że warto to ponumerować od A do I. W pracach, które będą publikowane, będzie to oczywiście rozpisane poprawnie matematycznie. Następnie mamy wartości kryteriów informacyjnych. To mamy, że model jest semiparametric, czyli półparametryczny, a następnie mamy wybrane wartości kryteriów informacyjnych, które są mniejsze niż te 20 tysięcy, które były dla samych uogólnionych modeli liniowych. Wyniki modelu. Jest to podzielone na dwie części. Pierwsze to są związane dla danych po transformacji, które my jako matematycy i statystycy modelujemy. Widzimy, że model SEMI dość ładnie modeluje, zwłaszcza ten wzrost zachorowań na przełomie tutaj takim grypowym, a następnie dość ciekawie jest w stanie wymodelować ten nagły wzrost zachorowań na przestrzeni jesiennej. Zwykły GEM miał tutaj problem, musiałby mieć bardzo, bardzo dużo czynników zmiennych objaśniających, aby wręcz dość dobrze tutaj prosperować. Tutaj widzimy taki skok. Ten skok jest właśnie odpowiedzialny za jeden z knotów, czyli tych węzłów, gdzie nasza statystyka się przychyla. To jest taki czynnik, który ma na celu bliższe przybliżenie nas do naszych danych.
Wykres reszt może być również do optymalizacji danego zagadnienia i może stwierdzać, czy on jest stały w czasie, czyli czy ta wariancja utrzymuje się dość, czy jest stała po prostu. Jednak nie matematyków nie interesują dane po transformacji, tylko przed transformacją. Dane afiniczne jesteśmy łatwo odwrócić i widzimy, że taki model może być używany właśnie w medycynie do prognozowania ilości chorych w danym czasie. Niżej również też jest podany wykres RESH, który w przybliżeniu ma stałą wariancję w czasie. Użytkownicy mogą sobie wygenerować taki raport automatycznie i wyeksportować dane do na przykład folderu. I teraz to się liczy, a my przejdziemy do końcowych. Dalsze badania są związane z analizą obecnej sytuacji zachorowalności. Będziemy starali się również realizować to w obecnym czasie, pobierać dane i przekazywać je do sektora medycznego i optymalizacja obsługi sektora medycznego, takich jak przychodnie, szpitale, jak i również zapotrzebowanie aptek. Jednym z nowych zaproponowanych przez nas dalszych badań jest prognoza strat, o, już się wygenerował raport, prognoza strat ekonomicznych związanych z zmianami klimatu. Nasza literatura jest, pierwsze dwie są przyjęte do, czekamy na ich recenzje, zostały wysłane na International Statistics Institute. Kolejne dwie to są w trakcie pisania, już abstrakty zostały wysłane do wstępnej recenzji. Będzie to prawdopodobnie opublikowane w Atmosphere. Kolejne dwie publikacje związane są stricte medycznie i zostały zaproponowane przez Tomasza Zatońskiego, który nam prosił, abyśmy stwierdzili, czy PM2,5 znacząco wpływa na zachorowalność. I to jest siódma pozycja, to jest ta, w której jest rozpisany bardzo matematycznie semi-parametric regression with R. I tam to jest Springer, to jest dość dobre. I w 2018 roku zostało to zaktualizowane do uogólnionych modeli liniowych. Teraz przejdźmy może do raportu, który się wygenerował. To jest raport HTML, który automatycznie się generuje. Tak. I tutaj możemy zauważyć, że on się wygenerował z tych danych. Widzimy datę, że jest dzisiejsza, czas też dość taki, który był. I następnie wszystko jest optymalizowane, żeby ktoś mógł sobie pobrać te dane i na jakiejś konferencji przedyskutować to z innymi osobami. Jest wybrany model, następnie jego wyjaśnienie, żeby ktoś mógł znaleźć w literaturze, jakie zmienne zostały wyznaczone do modelu, jak maksymalnie rozpatrujemy dane jakości powietrza i właśnie meteo wstecz. Następnie mamy takie maksymalizacja modułu korelacji Spearmana, to jest te tabelki, które były również w aplikacji Shiny, one zostały wyeksportowane. Następnie jest macierz, która również była w aplikacji Shiny. Następnie mamy weryfikację istotności zmiennych w naszym modelu, czyli z wartością p-value. No i następnie są przedziały ufności i obrazki dla osób nie zajmujących się matematyką, jak i również wyeksportowanie kryteriów informacyjnych, na których stwierdzamy, jak poprawny może być nasz model. To ja dziękuję za uwagę.